Słowa, które powiedział Tadeusz Rydzyk, wstrząsną wieloma osobami. Nikt nie spodziewał się, że redemptorysta jawnie skrytykuje PiS i TVP. Powody są zaskakujące i z pewnością wywołają oburzenie. Co wywołało tak mocną reakcję dyrektora Radia Maryja? Tadeusz Rydzyk skomentował ostatnie wydarzenia na antenie telewizji Trwam. Zdecydował się na krytykę pod adresem rządu i mediów publicznych. Ciężko przejść obojętnie obok słów, które wypowiedział. Tadeusz Rydzyk ponownie wywołał oburzenie. Nie da się ukryć, że mało która osoba wywołuje tak skrajne emocje. Tadeusz Rydzyk od lat wzbudza spore kontrowersje. Na antenie prowadzonych przez niego mediów często można spotkać polityków z Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym jego ostatnia krytyka pod ich adresem może wywołać niemałe zaskoczenie. Jak donosi portal Gazeta.pl, Tadeusz Rydzyk wypowiedział się na temat projektu ustawy, który zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji. Wykluczał on prawo pozwalające na przerwanie ciąży w przypadku upośledzenia płodu lub prawdopodobieństwa jego śmierci. Tadeusz Rydzyk jednoznacznie skrytykował postawę polityków PiS i pracowników TVP. Z czego nie był zadowolony Tadeusz Rydzyk? Krytyka PiS i TVP. Tadeusz Rydzyk stwierdził, że obowiązkiem posłów uznających się za katolików było zagłosowanie za przyjęciem projektu ustawy. Ta jednak została skierowana do prac sejmowej komisji. Przyczyniło się to do krytyki rządu PiS. Tadeusz Rydzyk zarzucił opieszałość względem zaostrzania przepisów pozwalających na aborcję. Wątpię, czy tak zwana prawica chce naprawdę tę sprawę posunąć do przodu. Poważnie wątpię, bo to już nie pierwszy raz. Odnoszę wrażenie, że nie ma takiej woli generalnie. Tak to widzę, tak odbieram. I bardzo wielu tak to odbiera. Nie wiem na pewno, jeżeli by chciano to zrobić, to by już dawno to zrobili, powiedział Tadeusz Rydzyk cytowany przez portal Gazeta.pl. W dalszej części swojej wypowiedzi dyrektor Radia Maryja odniósł się do TVP. Jego zdaniem przekaz w mediach publicznych powinien poruszać kwestię ustawy antyaborcyjnej. Tadeusz Rydzyk wytknął TVP, że powinna być prorodzinna i skłaniać do życia w rodzinie. Dwa. Nie da się ukryć, że te słowa wypowiedziane przez redemptorystę mogą wywołać niemałe oburzenie. Mimo utrudnień związanych z pandemią wiele osób wyraziło jawny sprzeciw przeciwko wprowadzeniu całkowitego zakazu przerywania ciąży. Czyjeś poglądy determinowane religią nie powinny stwarzać ograniczeń dla innych ludzi. Źródło Gazeta.pl.